Rafał Szlaga, witam i zapraszam na podsumowanie 18. kolejki Futsal Ekstraklasy. Czerwone Smoki przegrały dwa ostatnie mecze na własnym boisku. W dodatku Pniewianie do potyczki z Solnym Miastem nie przystąpili w najsilniejszym składzie. Czy ekipie z Wieliczki udało się przerwać czarną serię porażek? Bez kilku podstawowych zawodników Czerwone Smoki przystąpiły do potyczki z Solnym Miastem. Spotkanie z dużym animuszem rozpoczęli gospodarze. Już w pierwszych minutach bliski zdobycie gola był Oskar Stankowiak, ale piłkę zmierzającą do siatki wybił jeden z defensorów. Przyjezdni odpowiedzieli szarżą Michała Skórskiego, który przegrał pojedynek z Jakubem Budychem. Wynik otworzył w 12 minucie po ładnej zespołowej akcji Szymon Piasek. Jeszcze przed przerwą na 2-0 podwyższył Przemysław Michalski, zamieniając na gola precyzyjne podanie Michała Ozorkiewicza. Trochę szczęścia zabrakło Piotrowi Błaszczykowi. Futsalówka po jego kapitalnej akcji zatrzymała się na poprzeczce. W 23 minucie Piotr Myszor uderzył na bramkę sprzed pola karnego, a Budych nie zapobiegł trasie gola. Chwilę później mógł wyrównać Myszor, ale trafił w środek bramki. W 27 minucie gospodarze wzorowo rozegrali rzut wolny, a Ozorkiewicz zdobył gola na 3-1. Solne Miasto poderwał jeszcze do walki Michał Skórski, który bez litości wykorzystał błąd rywala. Po 6 przewinieniu gości piłkę na 10 metrze ustawił Piotr Błaszczyk i strzelił nie do obrony. Ekipa z Małopolski przegrała 10 mecz ligowy z rzędu. Zostawiliśmy tyle determinacji dzisiaj na boisku, że no po prostu zbrodnią byłoby nie wygrać tego meczu. Szliśmy też fajne bramki, także no mogę być dumny z moich zawodników. Pierwsza połowa, gdzieś tam staraliśmy się od tyłu wybadać przeciwnika, jak to będzie wyglądało z naszej strony. Baliśmy się, nie ukrywamy, tych kontr niebezpiecznych Pniew, no i niestety nadzialiśmy się na dwie, bodajże w pierwszej połowie. Ten, kto miał więcej szczęścia, ten otworzył wynik. Tutaj akurat Pniewy zagrały stały fragment, który dla mnie nie jest obcy, bo już go widziałem wykonywanego nieraz. Zagapiliśmy się, straciliśmy bramkę. Obydwa zespoły dzieli w tabeli 30 punktów. Czerwone Diabły jeszcze w tym sezonie nie wygrały meczu i zamykają ligową tabelę. Piast Gliwice walczy w tym sezonie o najwyższe cele i do Chojnic przyjechał po pełną pulę. 18. kolejka okazała się szczęśliwa dla ekipy Red Devils Chojnice. Podopieczni Krzysztofa Juśko sprawili sporą niespodziankę, pokonując przed własną publicznością 7-2 faworyzowanego Piasta Gliwice. Na pierwszego gola kibice czekali do 9 minuty. Sebastian Wojciechowski przebiegł z piłką cały parkiet. Podał do Mariusza Kaźmierczaka, który nie zmarnował takiej okazji. W pierwszej połowie futsalówka jeszcze dwukrotnie zatrzepotała w siatce przyjezdnych. W 13 minucie w kolejnym kontrataku do bramki trafił Wojciechowski. Kilka minut później trzeciego gola dla gospodarzy zdobył Jakub Mączkowski. Wielu kibiców przecierało oczy ze zdumienia. Druga odsłona ledwie się rozpoczęła, a Łukasz Gruszak znowu musiał wyjąć piłkę z siatki. Tak zaskoczył go uderzeniem z rzutu wolnego Kaźmierczak. Gliwiczanie rozpoczęli grę z lotnym golkiperem i szybko gola zdobył Maksym Pałtiak. Jednak zapędy przyjezdnych ekspresowo ostudził Mączkowski. W 32 minucie Mariusz Sawicki podwyższył prowadzenie na 6-1. Co prawda na to trafienie błyskawicznie odpowiedział Maciej Mizgajski. Ale ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do Czerwonych Diabłów. W 36 minucie Kazimierczak strzałem z własnej połowy skompletował hat-tricka. Pierwsze zwycięstwo Red Devils w obecnej kampanii stało się faktem. Jak kapitan gra dobrze, to cała drużyna gra dobrze. Dzisiaj wygraliśmy przede wszystkim walką, zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty, uważam. Nie było jakiegoś momentu przestoju. Gra idealna, praktycznie drobne błędy przy wycofanym, ale to ciężko było dociągnąć do końca. Naprawdę, chłopaki zagrali super mecz, dziękujemy kibicom. Zagraliśmy nonszalancko, nie tworzyliśmy monolitu, nie tworzyliśmy drużyny.
dostaliśmy kubeł, może na nie kubeł, basen zimnej wody. Gatta to jedyna drużyna w lidze, która jeszcze nie zaznała goryczy porażki na własnym parkiecie. W sobotę do Zduńskiej Woli zawitali akademicy z Katowic. Gatta goni prowadzący w tabeli rekord, a ZS walczy o mistrzowską szóstkę. Emocji w Zduńskiej Woli nie zabrakło. Już w czwartej minucie sposób na pokonanie Dariusza Słowińskiego znalazł Krzysztof Salisz. Daniel Krawczyk potrzebował 48 sekund, żeby wyrównać. Popularny krawiec precyzyjnym strzałem wykończył składną akcję całego zespołu. W siódmej minucie gospodarze wykorzystali błąd katowiczan, a Marcin Stanisławski nie miał problemów z pokonaniem Rafała Krzyśki. Chwilę później było już 3-1 dla Kocurów. Marcin Kiełpiński wykorzystał niezdecydowanie śląskiej defensywy. Na to trafienie jeszcze przed końcem pierwszej połowy odpowiedział Tomasz Dura. Po zmianie stron inicjatywa nadal należała do mistrza Polski, ale podopieczni Pawła Machury również mieli swoje szanse. W 26 minucie atomowym uderzeniem z dystansu popisał się Igor Sobalczyk, ale piłka wylądowała na poprzeczce. W 33 minucie pojedynek ze Słowińskim przegrał Kamil Musiał. W końcówce dwa decydujące ciosy zadali miejscowi. Między 36 a 37 minutą dwukrotnie na listę strzelców pisał się Krawczyk. Akademicy wycofali golkipera i kilkakrotnie zagrozili bramce Gatty, ale wynik nie uległ już zmianie. Jesteśmy dalej w grze. Proszę jeszcze nas, że tak powiem, nie usadawać na tym drugim miejscu, bo my ani tego miejsca jeszcze drugiego nie zdobyliśmy, ani jeszcze nie przegraliśmy pierwszego. Dzisiaj troszkę brakło konsekwencji, ale na pewno pokazaliśmy się z dobrej strony. Ja jestem zadowolony, chociaż tak jak mówię, nie mogę być zadowolony z wyniku. Powinniśmy dzisiaj tu strzelić przynajmniej z 6-7 bramek, a z naszej niefrostobliwości nie strzeliliśmy ich. Gatta wykorzystała nasze błędy w obronie i wygrała ten mecz. Do arcyciekawej potyczki doszło w Szczecinie. Pogoń, która w trzech ostatnich meczach zdobyła tylko punkt, zmierzyła się z liderem ligowych rozgrywek rekordem Bielsko-Biała. Pogoń złapała zadyszkę. Rekord musiał zmazać plamę po porażce przed własną publicznością z Euromasterem. Początek spotkania zdecydowanie należał do Bielszczan. Pierwsza bramka padła w piątej minucie po schematycznie rozegranym rzucie rożnym. Gola zdobył Radek Polaszek. Wyrównać mógł Mateusz Jakubiak, ale jego intencje wyczuł Michał Kałuża. W 11 minucie akcję Marzenie przeprowadzili rekordziści. Jan Janowski wystawił piłkę jak na tacę Łukaszowi Bielowi i było 2-0. Po drugiej stronie golkipera przeegzaminował Michał Kubik. Więcej szczęścia miał w 17 minucie Michał Marek, który w taki sposób podwyższył prowadzenie przyjezdnych. Losy pojedynku rozstrzygnął na początku drugiej części meczu Roman Wachuła. Całą akcję zainicjował wszędobylski Łukasz Biel. Sportowcom na otarcie łez pozostało trafienie Marka Bugańskiego, który popisał się płaskim uderzeniem z dystansu. Rozmiary porażki mógł jeszcze zmniejszyć Mateusz Geppert, ale zmarnował setkę. Zauważyła pierwsza połowa, w której nie uszczyliśmy się kardynalnych błędów w defensywie. Rekord jest tak klasowym zespołem, że skrzętnie to wykorzystał. Chciałbym też chłopców jakby pochwalić za drugą połowę. Druga połowa bardzo fajna w naszym wykonaniu i boli fakt, że nie potrafiliśmy skoncentrować się przez pełne 40 minut na tyle mocno, aby stawić czoła. Kluczem do zwycięstwa była postawa mojej drużyny w obronie, determinacja, walka. Mało błędów własnych, to czego zabrakło w ostatnim naszym przegranym meczu. Euromaster po pokonaniu rekordu chciał pójść za ciosem. Zadanie jednak nie było łatwe, ponieważ do Głogowa przyjechał rozpędzony Futbol Klub Toruń. Po wygranej w Bielsku nadzieja zawitała w szeregi Euromastera. Niestety już w 35 sekundzie meczu z FC Toruń jeden z promyków zgasił w brawurowy sposób fenomenalny tego dnia Krzysztof Elsner.
Co więcej, goście często zmuszali do interwencji Michała Długosza, który kilka razy błysnął dobrym refleksem. Po jednej z pierwszych akcji ofensywnych gospodarzy futsalówka znalazła się w bramce Torunian, ale sędziowie odgwizdali zagranie ręką Kacpra Konopackiego. Jeszcze lepszej okazji do wyrównania nie wykorzystał kilka minut później Grzegorz Nowak. Głogowianie mieli duży problem z finalizacją kontrataków, a to rozochociło Nicolas Neagu, który ruszył nawet do ataku. Po zmianie stron jedno z takich wyjść Mołdowianina o mały włos nie zakończyło się tragicznie. Kibice na wyrównującego gola czekali do 28 minuty. Wtedy po ładnej dla oka zespołowej akcji trafił do siatki Michał Bartnicki. Gdyby Kamil Kaczmar miał lepiej ustawiony tego dnia celownik, to Euromaster wyszedłby na prowadzenie. Niestety doświadczony zawodnik ani razu nie trafił do bramki. To zemściło się w końcówce. W 39 minucie Elsner posłał prawdziwą torpedę w dolny róg bramki i było 2-1. A wynik na 3-1 ustalił strzałem do pustej bramki na chwilę przed końcową syreną Marcin Mikołajewicz. Udało się znaleźć jakąś taką receptę na świetnie dysponowanych gospodarzy. Trzeba powiedzieć, że ten mecz był niezwykle wyrównany i zdecydowały detale. 1-1, kilka znakomitych sytuacji gdzieś tam nie wykorzystaliśmy i wygrała drużyna bardziej doświadczona, bardziej poukładana, która potrafiła to wykorzystać w końcu. Uniwersytet Gdański gra ostatnio w kratkę i boryka się z problemami kadrowymi. Chorzowianie pod wodzą Mirosława Miozgi wyraźnie złapali wiatr w żagle i płyną w kierunku mistrzowskiej szóstki. Pirex jest na fali. Akademicy ciągle szukają formy sprzed kilku tygodni. Dla obydwu zespołów był to mecz o przysłowiowe sześć oczek. Spotkanie rozpoczęło się koszmarnie dla gospodarzy. Nieodpowiedzialnie zachował się pod własną bramką Wojciech Pawicki, a z prezentu chętnie skorzystał Tomasz Gole. Do wyrównania powinien doprowadzić w tej sytuacji Tomasz Poźniak, ale przegrał pojedynek z Bartłomiejem Krzywickim. W 8 minucie było już 2-0 dla ekipy z Górnego Śląska. Dwa długie podania, piłka trafiła do Mikołaja Zastawnika, który huknął nie do obrony. Pejszczanie w pierwszej odsłonie oddali sporo strzałów na bramkę Krzywickiego, ale piłka najczęściej mijała cel. Po zmianie stron recepty na pokonanie golkipera Klireksu znalazł Maciej Osłowski i wydawało się, że spotkanie jeszcze bardziej nabierze rumieńców. Jednak na to trafienie bardzo szybko odpowiedział Zastawnik. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali przyjezdni. W 36 minucie Szymon Łuszczak tak wykończył kontratak swego zespołu. A 120 sekund później Mateusz Omelak wykorzystał kolejne nieporozumienie w szeregach defensywnych akademików. Kiepski mecz w naszym wykonaniu, taki, nie wiem, dziwny, brak chyba takiego zębu, takiego zaangażowania się na w pierwszej połowie, dopiero w drugiej gdzieś to tam drgnęło. Łapiemy kontakt i znów tracimy bramki, nadajemy prezenty i tracimy bramki, przegrywamy kolejny mecz. Chcemy być w tej szóstce, wiadomo, mecz dla nas no, o 6 punktów, jak nie o więcej. Teraz mamy mecze z czołówką tabeli, także no, cieszymy się bardzo, że zdobyliśmy tutaj 3 punkty. I nadszedł czas na podsumowanie 18. kolejki w statystykach. We'll be right back.
to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Kolejny magazyn Futsal Ekstraklasy już za tydzień. Do zobaczenia.